Witam was wszystkich. Dzisiaj będzie filmik o Foxie. Każdy chyba wie, co to jest. Suche dane, no po prostu teraz będą. Obrażenia 110, penetracja 103, uszkodzenia minutę 5000. Proszę państwa, to jest niesamowita wartość. Punkty życia 875, pancerz 15, 18, 18, pancerz wieży 18, 18, 15. Konstrukcja zmienna, prędkość maksymalna 108 km na godzinę, od 0 do 30 w 2 sekundy, tłucznik kamuflażu 0,33, zasięg widzenia 490 metrów, depresja armaty minus 5 stopni, no powiedzmy, że mało, ale niestety to coś posiada 10 rakiet i w tym momencie no depresja armaty to dla nas już jest tak średnio tam potrzebne. Obrót wieży 71 stopni, no to wiadomo, bardzo szybciutko. Czas przeładowania magazynka 6,44 sekundy. Celność strzelania 0,1. Czas celowania 2,16. A teraz zobaczymy, jak wygląda po prostu uzbrojenie. Podstawowym uzbrojeniem tego jest armatka 120 mm, kaliber 30, rozmiar salwy 6. Po upgrade'zie mamy też 30 mm, rozmiar salwy 6 pocisków mamy w magazynku, obrażenia, tylko że ta ma 106, a ta ma 97. No nieduża różnica, ale to jednak te parę na 6 pocisków, te parę punktów HP robi różnicę. Mamy różnego rodzaju systemy. Standardowo oczywiście zestaw rozpoznania, który zwiększa współczynnik zdobycia bazy o 10% i zwiększa zasięg widzenia pojazdu, który stoi o 80 metrów. To już jest... Także co jeszcze można o nim powiedzieć? No, posiada na uzbrojeniu i rakiety, i działko, co jest po prostu morderczym połączeniem tych dwóch rodzajów uzbrojenia. Rakiety. Zobaczymy jeszcze, jakie rakiety mają, prawda, kaliber 110 mm, czas przeładowania salwy 2 sekundy, czyli wystrzelujemy, mamy, tak jakby powiedzieć, w magazynku dwie rakiety, co 2 sekundy możemy je wystrzelić. Obrażenia 531, penetracja 513, czyli nam nie braknie praktycznie na nic. Oczywiście od przodu to różnie jest, ale to z boku, z tyłu to, no to wchodzi po prostu jak w masło. I cóż, no i to by było tyle, no jest to bardzo znany pojazd na randomach, potrafi zrobić niesamowitą zadymkę, świeci, niszczy, no jest po prostu wspaniały. Co ja tu mam dodane do modyfikacji, a to jeszcze stare uzbrojenie modyfikacji, ale już zobaczymy. Więc tak, dałem mu obrażenia i zmniejszenie minimalnej celności armaty. Właściwie to nie pamiętam, dlaczego ja to dałem, ale chyba żeby damage mu podnieść trochę, bo wydawał mi się za mały na 6 pocisków i miałem problemy chyba ze zniszczeniem celów. Ale w tym momencie co bym mógł dać, no... Może całkowite obrażenia, żeby... Normalizację to tak nie bardzo... No ten bym zostawił. Potem mamy co? Pociski lepszych materiałów, czas przeładowania nam się zmniejszyć, celność podczas jazdy. To jest ważne, bo celność podczas jazdy, tu głównie jeździmy, strzelamy, objeżdżamy i takie sprawy. Prędkość obrotu wieży, maksymalna prędkość, no to już wiadomo, o co chodzi, czyli po prostu szybciej kręcimy wieżą za wrogiem. No i zmodernizowana optyka, czyli zasięg widzenia. Jeszcze podnosimy 25 metrów. Także no to... To by było na tyle i zapraszam was do oglądania filmu i zobaczycie, jest naprawdę ciekawy i zapraszam do komentowania. Pozdrawiam. Witam was wszystkich w nowym 2016 roku. Dzisiaj pojedziemy sobie tym maluchem. Jest to Fox. Przez jednych znienawidzony, przez drugich po prostu ubóstwiany. No nie wiem, coś pospotujemy, coś poszczelamy. Zobaczymy, co nam oczywiście z tego wyjdzie. Pojedziemy sobie na dół mapy, czyli tam na linię H i J. Gdzieś te wysepki się tam zakitramy, będziemy spotować i używać rakiet.
Więc zaczynamy. Jest to bardzo wredny, szybki i dość mocno uzbrojony maluch, który potrafi naprawdę zrobić duże zamieszanie na polu bitwy. No, a jeszcze jedna sprawa. Ja oczywiście nie umiem nim jeździć, tak? To już jest margines tego całego filmu. Pojedziemy sobie gdzieś tu. Rzadko po prostu jeżdżę tymi mruchami. Chociaż bardzo mnie ciekawi następny z nich, WBL i Wizel. Wizel mnie bardzo interesuje, bo już ma gąsienicę i nie kręci mi się tak jak ten. Zobaczymy, no, trochę ten law się zapędził. No ale nic, no pojedziemy. No widzicie jak tańczy makarenę? Mamy Starship, mamy tu jak z tanka. Będziemy gdzieś tu, może coś jeszcze się wyświeci. Rakiety gdzieś tam. Prawda, z okazji nowego roku. Nie podoba mi się jak ten law jeździ. Go tu widzimy. Tu też widzimy lawa. Dogoni go? Kurde, nie dogoni. A jednak go dogoniło coś. No i coś tam mamy. Ja też tam jest gdzieś jakiś maluch stoi. No ale tak to kolego nie rób. Albo się wycofaj. Najlepiej żebyś się wycofał. Identyfikuj cel. Ładuj pocisk. Ładuj POB. Możemy coś delikatnie podświecić. Jest gdzieś BMP. Widzimy zasięg spotu, może się zaświeci. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. No i mamy go. Ładowniczy POB. O, i Tajfun jest nawet. Że jeszcze troszeczkę podjedziemy. No brawo tym lawem. Ładowniczy pocisk. 20 sekund przeładowania rakiet to jest trochę tak średnio. Spróbujemy mu pomóc. O, mamy tanka. Ładuj PP. To pasuje, żeby ten urad nam wyjechał. I to dość do znacznie. Tamten przód cały. Czemu on tam? Dobra, zrobimy to tak. No to nic, czas ruszyć do boju. I co, nie ma go? Aaaa, uciekaj, 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 hamuj, hamuj, hamuj. Dobra, udało się. Akcja była ryzykowna, ale była dobra. Dobra, jest. Brala mamy. Jeden. O Jezu, gdzie tu jest? W dół! Dobra, teraz podjedziemy tutaj, z drugiej strony tej góreczki.
Jeszcze ładujemy rakiety. Jeszcze rakiety nie. Ła, jak ja strasznie nie lubię jeździć tymi kołowcami. Ucieknie mi. Skurczybyk mi zjał. To cofniemy trochę. Ładuj PT! O-o. Dobra. Długo się będą bawić tam z tym MTB-kiem? Zobaczymy zaraz, co się stanie. Tak mi trochę nie na rękę jest wyjechać. Dobra, Tajfun jest tam. Nie wiem, co oni tam robią. Nie dam rady temu Tajfunowi, no kurde, i trzeba im tym jechać, nie wiem, pomóż? W pięciu na jednego nie dają z rady. O Boże, on jest pełny. Tu jest WBL. No ajajaj. Porażka, nie? WBL, proszę, i Tajfun tutaj są mi. A, trafił mnie. I to się tak skończy. Bo nasz po prostu mega wypasiony Turbo Team. Ale ten filmik ogląda do końca, znaczy tą bitwę ogląda do końca, bo to co oni tutaj zrobili, to jest po prostu jakaś paranoja. WBL jedzie, zaraz ich tutaj będzie ściągał. Po prostu, no, nie wypowiem się na ten temat. Co oni tu robią? A Tarta to w ogóle to już jest... Jak ZM1 to ja nie wiem, gdzie on jedzie. O, super. No dawaj go ich jedynkę, dawaj jeszcze raz. Oj, 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 błąd. Tajfun, błąd. Dobra, MTB-ek. Ale ten się nie da rady z nim. Może ta Arta nasza by zaczęła w końcu coś strzelać. No to już po nim. Chociaż ten Merc to jest jakiś taki troszeczkę dziwny. Dawaj, 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 do tyłu, do tyłu.
Państwa, jak jesteście Artą, to nie jedźcie nigdy na ich kapa, jak wasi koledzy walczą, dobrze? Bo to po... No... No wystarczyło jeden pocisk artyleryjski wsadzić i byłaby bitwa wygrana. Zobaczymy, co się stanie. No ten back ma to martę teoretycznie na hita, także może być naprawdę ciekawie. Jedzie. Z lewej strony albo z prawej, gdzieś tu zaraz coś wyjedzie. Jest. Wal! Jezu, nie trafił, dobra. To już jest koniec. Aj, ładnie. To było ładne. MTB w ogóle nieogarnięty. Ale udało się, no niestety. Ale powiem wam przez chwilę, to... Było naprawdę grubo. Ale bardzo ładne połączenie mieli. Typhoon i WBL. To jest naprawdę dobra siła uderzeniowa. Jeden świeci, drugi strzela, nie? Zobaczymy, jak nam to wyszło. Dostaniemy, co dostaliśmy. Dostaliśmy... Złoty medal za najwyższą reputację życiejskiej drużynie. Zwiadowca, wykryto co najmniej... Wykryto najwięcej padów wroga w drużynie, co najmniej 7 wykryć. Dorobiliśmy 2400 gwiazdek expa. 125 tysięcy i zobaczymy wyniki. Mieliśmy... Zadaliśmy 2190 obrażeń, wykryliśmy 7 pojazdów. Zniszczyliśmy 2 i aset zniszczeniu 3. Ale zobaczcie, zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Za spotowanie Foxem, bo te wszystkie mikroby, tak zwane, małe, denerwujące, wredne pojazdy, posiadają, one służą do spotowania i gra was wynagradza największą ilością expa. Czyli zobaczcie tutaj, XM1 zrobił 2900 damage'u, wykrył 5, asyst 2 zniszczył 3, a ma tylko 1488 punktów expa, a my praktycznie zrobiliśmy no prawie 1000 mniej, no niecały 1800 mniej, a mamy więcej expa, tak samo jak w przeciwnej drużynie, zobaczymy jak to wygląda. MTB70 zrobił 5200 damage'u, ma 1800 expa. A my zrobiliśmy 2100, a mamy już 1500 expa, 300 punktów różnicy, także naprawdę warto tymi pojazdami spotować, a nie robić damage. Oczywiście warto też robić damage, tylko na początku też warto spotować dla drużyny, żeby się walka zawiązała, żeby chłopaki nie ginęli, a potem oczywiście można wyjeżdżać wesoło i robić damage. Także to jest to. No i to by było na tyle. Pozdrawiam was wszystkich, zapraszam na następne filmy.